Jedziesz. No to witam wszystkich serdecznie. Z tej strony lider klanu Patrick Tiger, tak zwany Exploiter w tym momencie. Cieszę się, że tutaj weszliście do mnie na TS-a, że mieliśmy w ogóle dzisiaj czas się spotkać. No i chciałem powiedzieć, że w dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy etap w życiu Awy, nowy etap w życiu klanu. Myślę, że będziemy starać się, żeby ten nasz skill szedł cały czas w górę. Ja wam tutaj będę wszystko podpowiadał i wszystkiego was uczył po kolei. Zrezygnowałem już z takiej gry podwórkowej, jak to się mówi, ze względu na parę osób, które widzę, że naprawdę są zainteresowane porządną grą. A mówię osoby, które traktują grę tak całkowicie na luzie, tak o przyjść, pograć sobie, odsapnąć. No to mówię, od nich będę wymagał tylko takiego podstawowych rzeczy naprawdę, żeby to ta gra nie była taką całkowitą katastrofą. Natomiast tak jak mówię, są osoby tutaj, wymieniam takie jak Płaczkota, jak Waldek, jak Piotrek Gogoliński, jak Rąk, Prosto, no i jeszcze tu można wymienić ze dwie inne trzy osoby, które naprawdę są zainteresowane taką grą, więc tak jak mówię, będziemy przez cały czas tutaj próbować udoskonalać naszą grę, naszą taktykę, jak i tak samo zagranie. Natomiast zrezygnowałem dzisiaj z jednego gracza, Sir Hawka. No jego ogólnie kultura osobista i zachowanie nie pasowały do klanu, dlatego zadecydowałem o usunięciu go z naszej elitarnej grupy. No i od dzisiaj, proszę państwa, zaczynamy grać mecze. Zaczynamy, tak jak mówię, nowy etap w życiu klanu. Nie, to już nie będzie to samo, co było jeszcze miesiąc temu, czy tam nawet półtora miesiąca temu, jak był szał na te kurwa Eurofarmery. Cóż ja jeszcze mam wam powiedzieć? Myślę, że tutaj każdy włoży jakieś swoje zaangażowanie, że mniej więcej będzie sobie gospodarował czas, żeby ze mną pograć, żeby tutaj poduczyć się nieco gry, takich też podstawowych rzeczy, a z czasem na pewno będziemy wchodzić na wyższy poziom, ale to mówię, to trzeba czasu, nic nie będzie tak od razu. Co tu jeszcze? No tak jak mówię, gospodarujcie sobie mniej więcej czas na Awę, tak wiadomo, żeby te życie sobie nie spierdolić, tam nauki co niektórzy, wiadomo, i są ludzie z klasy maturalnej, są ludzie tam gimnazjum, liceum, też to mówię, nie ma co zaniedbywać szkoły, ale jeżeli ktoś tak naprawdę chciałby coś pokazać, jeszcze zaistnieć na scenie Awy, no to powinien naprawdę coś pomyśleć w tym względzie. Ja mówię, ja nie będę wymagał nie wiadomo czego, ale no mówię, takie gospodarowanie czasu, żeby jednak przyjść i tym jednym wieczorkiem, powiedzmy sobie, nawet pograć na takim wysokim poziomie. Chciałbym tutaj, tak jak mówię, no, żebyśmy po prostu zaistnieli, żeby coś było po nas widać, bo chciałbym, żeby nasz klan był uznawany za klan, powiedzmy sobie, no nawet półprofesjonalny, no bo ja mówię, są ludzie, którzy będą grali profesjonalnie, są ludzie, którzy angażują się nieco w tę grę i fajnie, ja to szanuję, mi to się podoba, ale szanuję również takie osoby, które nie zaniedbują sobie swojego własnego życia. No coś ja mogę powiedzieć, żeby wam dupy nie zawracać. Czy macie jakieś pytania do mnie, jakieś sugestie? Tak, pytanie mam. Kto gra na Freskimu? Na Freskimie gra Kamila. No i po co już powiedział? No widzisz, już cały świat tak to by wiedział. Się pogimnastykował trochę. Tam. Prędzej bym znalazł potem na fejsie, nie? Bo jest na pewno wpis. No tak. No. Jeszcze jakieś pytanka? Sugestie, tak jak mówię, nie ma problemu. Pytać mnie o wszystko. Ja mam pytanie ważne. Słucham. Powiedz mi, Patryku, czy planujesz jakąkolwiek strategię, kiedy by znowu wyszły jakieś po prostu szał na wielkie haki, czy planujesz zakazać klanowiczom hakować, czy będziesz zezwalał, czy totalny zakaz? Jaki masz do co sądzisz o tym? Powiem ci szczerze, że pytanie bardzo na czasie, bo wiadomo, że jest taki gość, co się nazywa CCman32. To jest najlepszy twórca haków w ogóle na arenie praktycznie
każdej gry, zwłaszcza jeżeli chodzi o Awe, jeżeli chodzi o Soldier Fronta 2, tego skilla teraz, on też tam będzie tworzył haki, jestem tego pewien. Zresztą już nawet pogłoski chodzą, że w tym momencie ma szkołę, a dziś od przyszłego miesiąca będzie miał już troszkę więcej czasu, więc się weźmie za haki. Powiem ci tak, absolutnie zakazuję jakiegokolwiek używania haków. Są osoby w klanie, które myślę, że będą i tak ich używały, ale ja to dojdę. Ja zobaczę po prostu po grze, bo ja was wszystkich bardzo dobrze znam od podszewki, od samego początku. Bo są ludzie, którzy wychowywali się w Awie od samego początku razem ze mną, podpatrywali mnie i po prostu, tak jak mówię, widzę i wiem, czym oni czym są w stanie mnie jeszcze zaskoczyć, a czym nie. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli ktokolwiek włączył ławę nawet w takim najmniej stosownym momencie, kiedy nikt by się nie domyślił nawet, no to ja to po prostu zobaczę, bo mówię, każdego gracza znam z osobna u mnie w klanie i mówię, wiem po prostu, czego się mogę spodziewać, a czego nie. Są ludzie, w których w ogóle nie będę w życiu podejrzewał o haki, ale są osoby też takie, które no, będą starały się je pozyskać, żeby, nie wiem, żeby pokazać, że są dobre, żeby pokazać, że umiał zabić kogoś. No to nie o to chodzi, a dlatego poświęcę wam tyle czasu, ile mogę, żebyśmy przez cały czas szkolili naszą grę, żebyśmy, tak jak mówię, jakieś techniki gry opanowywali, jakieś tego typu rzeczy. Ale mówię, no jeżeli chodzi o używanie haków, no to jest to naprawdę nie na miejscu, ale jeżeli ktoś nawet będzie mówił, że nie ma, to ja i tak zobaczę, jeżeli ktoś będzie takowych wspomagaczy używał. To nie jest dla mnie żadna nowość, że są tacy, których się po prostu od tego nie odciągnie i nie uduszy. Ale mówię, osoby takie będą notorycznie usuwane z klanu. Proszę bardzo, jakieś jeszcze pytania? Nie słyszę, nie widzę. Dobra, nie będę wam więcej czasu zabierał. Dziękuję za spotkanie dzisiejsze. Waldo, wrzucisz to na fejsa, co teraz mamy nagrane. Możesz zakończyć nagrywać. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam. Dziękuję też.